listopada 2014 roku. Telewizja Narodowa dzisiaj po raz kolejny jest przed Państwową Komisją Wyborczą po to, żeby wypowiedzieć się o tym, co się wydarza. Wiemy, że 30 listopada tutaj, po zakończeniu głosowania o godzinie 21:00, zapowiedział swoją obecność pan Słomka, pan Adam Słomka. Mikołaju, ty zamierzasz być i brać udział w tym wiecu. No, wiesz, dobrze gaming wiesz, ja staram się być wszędzie i zawsze. Szczególnie, że znamy się z panem Słomką, całe to towarzystwo jest dobrze. Wiadomo, że Polacy tutaj będą. Będzie w końcu gorąca herbata. Będą patrioci, którzy wyrażą swój sprzeciw wobec antydemokratycznych postępowań władz. Co będzie dalej? Jak myślisz? No dalej, no przede wszystkim dalej. Ja jestem wyznawcą tego samego scenariusza, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli powtórzenia tych wyborów. Uważam, że no trzeba je powtórzyć, dlatego, bo chociażby dlatego, że druga tura wyborów jest skażona pierwszą turą. Powiedz, co zrobisz, jeżeli Słomka zachowa się tak samo jak Braun? Trudno mi powiedzieć, ja reaguję, wiesz, ja nie planuję z takim wyprzedzeniem. No ale przecież mogą być zabici, mogą być ranni. Może na tym władza antypolska wygrać. No jak, wiesz, coś mogę powiedzieć, ja jestem zwolennikiem powstania polskiego, takiego ogólnego. No ale słuchaj, no jeżeli tutaj w tej chwili wy rzucicie się na tych policjantów, na ich kolegów, nie, to bardzo nie, ale na innych, no to po pierwsze przegracie, bo oni są uzbrojeni, a wy nie. Natomiast co to da Polsce? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę, no w zależności od tego, ilu nas by tutaj zginęło, to takim to by się odbiło echem i ewentualnie tutaj można by się... Ale echo nie wygrywa przyszłości, echo nie będzie rządzić. Wiesz, Geniu, powiem ci tak, zawsze trzeba szukać drogi takiej, żeby krew się nie lała. Bo to jest, no to jest tragedia, na co mówisz. Natomiast powiem ci, sprawy zaszły za daleko w naszym kraju. Ta banda, ta mafia, te łobuzy tutaj się rozpanoszyły tak, że jeżeli się od władzy nie oderwie, to oni sobie nigdzie nie pójdą. No przecież to jasne jest. A te sanki są tak jakby zapowiedzią, że Stołeczna Inicjatywa Obywatelska będzie aż do zimy tutaj. Na saniach ich wywieziemy. Ukradli nam, zobacz, ukradli nam taczki, to wywieziemy ich na saniach. Mikołaju, jak udały się twoje rozmowy z panem Sasinem? Obiecywałeś sobie bardzo dużo, że poprze no twoją inicjatywę. Nie sobie, inicjatywę, bo ja obiecywałeś nie sobie, że pan Sasin zbuduje, pomoże znieść redutę pod Sejmem. No i co? A ja ci to odradzałem. Ja przypomnę, że ja od samego początku odradzałem rozmowy z panem Sasinem, ponieważ do tej pory PiS, czyli pan Sasin między innymi, pan Kaczyński, nie przeprosili mnie za aferę na Kolskiej, a to znaczy, że nie są za poszanowaniem praw Polaków, nie są za starannym, uczciwym rządzeniem. Ale Mikołaj mi nie wierzył, poszedł na spotkanie z panem Sasinem, obiecywał sobie dużo, myślał, że poprze go w drugiej rundzie. No i co? No, tak naprawdę to nie poszedłem na spotkanie, poszedłem do sztabu, zgłosiłem się, umówiliśmy się na spotkanie, ustawiliśmy sobie termin. No i tak z kilka godzin przed tym terminem dostałem wiadomość, że pan Sasin ma ważne obowiązki, nie może się spotkać. Widać, że nie mógł. Miało być spotkanie w późniejszym terminie, nie doszło, więc no... Na siłę nikogo nie będziemy uszczęśliwiać. Czyli co, nie poprzesz Sasina w drugim rundzie? Poprę. Pójdę i zagłosuję. Mimo tego, że odbierasz aż tak istotne ostrzeżenia. Ode mnie i od faktu. Pójdę i poprę jako ja, bo no, ja jednak nie mogę się pogodzić z tym, żeby ta kobieta już po raz trzeci nas tutaj oszukała. Więc pójdę i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby... W mojej mocy tutaj będzie tylko skreślenie na kartce wyborczej. Ale no, to wszystko muszę to zrobić, to jest mój, według mnie, obywatelski obowiązek. Natomiast... Czyli podejrzewam, że ty i pani Barbara będziecie głosowali na pana Sasina. Tak. A jeżeli chodzi o bojkot wyborów, to o tym w następnym wejściu. Dla Telewizji Narodowej... No to też jest ciekawe wyjście. Tak jest, ja jestem zwolennikiem bojkotu, natomiast są trzy rodzaje bojkotów, ale o tym w następnym wejściu. Pozdrawiamy sprzed gmachu Państwowej Komisji Wyborczej.